Dajmy naszą paczkę mózgowców. Już za chwilę przejdzie wszystko na kodach. Nasz retrogracz! Nie spotkacie bardziej zakręconego zawodnika. Komputerowy geniusz! Życzcie im szczęścia, bo odwagi im nie brakuje, by wejść do naszej piramidy wiedzy! Wybierzcie drzwi, by rozpocząć podróż przez dekady. Jedyne logiczne wyjście w tym przypadku to losowanie. Człowiek-automat rzuca kontrę. Okej, skupcie się, pora na pierwsze pytanie w grze. W którym z amerykańskich miast Tom Hanks i Meg Ryan cierpieli na bezsenność? Dwie indywidualności. Czy któraś zgarnie punkty? To nam trochę namiesza. Gratulacje! Po prostu wybierzcie drzwi. Zróbcie falę, jedźmy dalej. Oto i one, pierwsze dostępne w turnieju zagrywki. Wybierajcie mądrze. To będzie ciekawe. Suwaj się. Literoplus. Przed wami pytanie. Która ze Spice Girls opuściła zespół w napiętej atmosferze w 1998 roku? Czy któryś z graczy ma rację? Gorące brawa dla ciebie i ciepławe słowa otuchy dla twojej konkurencji. Dokąd teraz? W porządku. Pozwólmy, żeby zdecydował los. Której z tych zagrywek warto użyć? Sprawdźmy, co udało wam się wybrać. Bomby. Disco premia. Mamy tu disco premię, więc postarajcie się skupić za wszelką cenę. Która gwiazda wystąpiła przed 120 tysiącami fanów na swoim jedynym polskim koncercie w 1996 roku? W tej rundzie będzie co najwyżej jeden uśmiech. Ta chwila jest z pewnością słodsza od miodu. No i pamiętajmy o disco premii! Te oto drzwi kryją coś odrobinkę innego. Zdaje się, że to idealny moment na reakcję łańcuchową. Rysujcie linie od słowa do słowa, żeby je uszeregować. Przeciągnij słowa, by utworzyć tytuł piosenki. Czas start!
Kończymy. Podwójne mistrzowskie szeregowanie. Brawa dla was! Przed wami zmiana ery albo powtórka z rozrywki. Decydujcie. Najlepiej będzie chyba wylosować kategorię. Klamka zapadła. Jedziemy dalej. To co my tu mamy? Ciapa. Czas na pytanie. Kto założył w 2002 roku znaną wytwórnię hip-hopową Wielkie Yo, znaną również jako NWJ? Różnica zdań. Czy to wpłynie na wynik? Punkty są twoje. Spójrzcie na te cudowne drzwi, do których zapukacie. Dwa razy tak! Może być ostro. Pytanie raz. Kto zagrał rolę małej Michaliny w komedii romantycznej Tylko mnie kochaj z 2006 roku? Walka na dwa fronty. Udało ci się! Do których drzwi macie ochotę zapukać? Najsprawiedliwiej będzie zdać się na ślepy los. Znakomicie. Do dzieła. Pisko, inferno, pół na pół. Voilà! Pytanie. Jaką ksywkę nosił główny bohater wojny polsko-ruskiej, w którego wcielił się Borys Szyc? Czy aby na pewno? Punkty trafią tylko do jednego koszyczka. Powodzenia!
Energia tych drzwi podpowiada mi, że nadchodzą zmiany. Najwyższa pora wypełnić wszelakie ubytki. Przed wami uzupełnianka. Po prostu wybierzcie brakującą literę, żeby uzupełnić słowo lub frazę. Łatwizna. Uzupełnij imiona i nazwiska polskich pisarzy. No to lecimy! Zabierajcie palce, to już koniec. Nasz retrogracz potrafi wychwycić każdy szczegół. Świetnie. To wasza ostatnia szansa na pokierowanie quizu w pożądaną stronę. Mamy tu pełną zgodność. Będzie bosko. Zapiekło. Podwójne kłopoty. Pociąg do wiedzy wjeżdża na stację. Pytanie. Kot Mysibrat Miałczura, kogut Marcin Pypeć i lisica Chytraska to bohaterowie filmu? Będzie wzlot czy upadek? Czy to wpłynie na wynik? Punkty są twoje! Czasy sprzed internetu. Lata 80. Dokąd dalej? Jedyne logiczne wyjście w tym przypadku to losowanie. Postanowione. Jedziemy! Po tych zagrywkach zostaną już tylko jedne. Dajcie czadu! No więc co my tu mamy? Zamrożenie. Disco premia. Spinamy się, ludzie. To pytanie jest warte sporo punktów. Jaki tytuł nosił program opowiadający historię prawdziwych, niewyjaśnionych zbrodni? Wygląda dobrze. Kapitalnie. Hej, hej, a może by tak podwoić punkty? Disco premia! Powiedzcie, czego chcecie? Dwa razy ta sama kategoria? Pora na mistrzowski szlif. Wybieramy ostatnie zagrywki. Disco Inferno, disco premia. Hurra! Za to pytanie można zgarnąć mnóstwo punktów. Postarajcie się.
Z jakiego kraju wywodził się popularny zabawny teleturniej Takeshi's Castle? Mamy pełną zgodność. Hurra i juhu! A może byśmy podwoili punkty? Podziękujcie za disco premię! O, wspaniale! Wyjątkowe drzwi do wyjątkowego miejsca. Nadeszła pora rozpocząć nasz wielki finał. Słuchajcie, robaczki, droga na szczyt jest bardzo prosta. Szybsze odpowiedzi to więcej przebytych stopni, a wygrywa ten gracz, który jako pierwszy dotrze na samą górę. Powodzenia! Zanim zaczniemy, musimy zamienić wasze punkty na pozycje startowe. Między wami jest spora różnica, ale to się może bardzo szybko zmienić. W finale rodzaj zagrywki zależy od stopnia, na którym stoicie. Zorientujcie się w sytuacji i dajcie konkurencji popalić! Przygotujcie się. Czas na pierwsze pytanie. Jerzy, bohater filmu Łukasza Palkowskiego Najlepszy, jest mistrzem świata w... Im szybsza odpowiedź, tym dalszy skok. Następne pytanie. Który kwiat udzielił swojej nazwy tytułowi popularnego filmu z 1999 roku? Pamiętajcie, szybkość przekłada się na stopnie. Uwaga, nadchodzi pytanie. Jaki tytuł nosi oscarowy przebój Sama Smitha wykonany do filmu z serii o Jamesie Bondzie? Amator automatów już prawie wygrał. Ta zagrywka może być kluczowa. Oto i ono. Najważniejsze pytanie. Jak nazywał się pierwszy operator telefonii komórkowej w Polsce? Potrzebna będzie dobra kombinacja zagrywek, by powstrzymać retrogracza. Przygotujcie się. To wasza chwila prawdy. W komedii z 2003 roku Jack Black tworzy szkołę... Czapki w pogotowiu! Mamy czempiona!
Oto wasz czempion! Wielbiciel starych gier o nerwach ze stali i o budowie z drewna, proszę państwa! Gratulacje! Otrzymujesz tajemny zwój wiedzy zawierający jedną z naszych najlepszych ciekawostek. Możesz zachować ją dla siebie albo się nią podzielić. Wybór należy do ciebie. Miłego! I to by było na tyle. Dziękuję wam za zabawę i wielki entuzjazm. Niech wasze źródełka wiedzy nigdy nie wysychają. Do zobaczenia! Cześć i czołem! Witam was wszystkich ponownie w Wiedza to Potęga Dekady!
przedstawmy dzisiejszą grupę śmiałków. Oto ktoś, kto chce zaliczyć turniej z pieśnią na ustach. Nasza gitarzystka! Oto ktoś, kto czuje się w tym turnieju jak kebab w bułce. Fan fast foodu! Życzcie im szczęścia, bo odwagi im nie brakuje, by wejść do naszej piramidy wiedzy! Nasze pierwsze drzwi. Od której dekady chcecie zacząć? Najlepiej będzie chyba wylosować kategorię. To się nazywa niezły pasztet. Burgerofil zagrał kontrę. No dobrze, nic po nie. Przygotujcie się na pierwsze pytanie. Które popularne wsuwane trampki występują w popularnym wzorze szachownicy? Podoba mi się to. Wasza dwójka rozwaliła system. A niech mnie to początek XXI wieku. Wybierzcie kategorię. Proszę Państwa, na dwoje babka wróżyła. Przygotujcie się na ostrą rywalizację. Pora wybrać pierwsze zagrywki. No dobrze, zobaczmy, na co was stać. I na co to komu? I łup! Oto i pytanie. Który obraz planują ukraść bohaterowie filmu Juliusza Machulskiego Vinci z 2004 roku? Podział! Czy ktoś ma rację? No i mamy połowiczny sukces. Ach, te wybory i decyzje. Najsprawiedliwiej będzie zdać się na ślepy los. Zróbcie falę, jedźmy dalej. No dobrze, które z tych zagrywek zapewnią wam przewagę? Zobaczmy. Suwaki. Proszę Państwa, pytanie! Który z tych lekarzy pojawił się jako postać w filmie Star Trek z 2009 roku? Walka na dwa fronty. Niestety... Patrzcie i podziwiajcie. Te oto drzwi to brama do czegoś nowego. Skupcie się. Czas na grę w eliminację. Namierzcie niepasujący spośród trzech elementów i stuknijcie w niego. Wskaż program Discovery Channel, który nie jest prawdziwy. Wzrok wyostrzony? No to jedziemy.
to wystukane. Gwiazdo Roka nadaje ci tytuł eliminatorki. Koncertowo. Wiecie już, jak to działa, ludziska. Dokąd się teraz udacie? W porządku. Pozwólmy, żeby zdecydował los. Klamka zapadła. Jedziemy dalej. Bingo! Oto i pytanie. Jak nazywa się jamajski muzyk, który w 2000 roku wydał spokojny przebój R&B pod tytułem Angel? Będzie wzlot czy upadek? Ta chwila jest z pewnością słodsza od miodu. Którą sferę początku wieku chcecie bliżej poznać? Nie musimy losować. Mamy jednomyślną decyzję. Nie wstydźcie się. Dobrze wiecie, co trzeba zrobić. Wybierzcie zagrywki. Skoncentrujcie się, lecimy z pytaniem. Miss Murder to tytuł przeboju z 2006 roku, wydanego przez amerykański zespół rockowy. Dwie dobre czy złe odpowiedzi? Obu graczy obrało niewłaściwy kierunek. Wiecie, jak to leci. Dokąd teraz? Ten sam wybór, w to mi graj! Wygrać czy nie wygrać? Oto jest pytanie. Fidelity i Samson to single wydane w pierwszej dekadzie XXI wieku przez artystkę folkową o nazwisku... Prawidłowa odpowiedź to... Podwójne kłopoty. Przynajmniej jesteście razem. Haha! Pojawienie się tych drzwi oznacza, że będzie się działo. Czy wy też macie nieodparte wrażenie, że to idealny moment na grę w to czy tamto? Przesuwajcie odpowiedzi w lewo lub w prawo, by trafiły na swoje miejsce.
Prawdziwy czy fikcyjny zespół indie? Zaczynamy! Możecie rozluźnić palce. To już koniec. Punkty z rykiem wjechały do miasta. Dobra robota, gitarzystko. Ostatnia okazja, żeby się cofnąć w czasie. Pytanie tylko, jak bardzo? To będzie fenomenalne. Zobaczmy. Pluskwa. Kłódki. Rany, Julek. Pociąg do wiedzy wjeżdża na stację. Pytanie. W którym z seriali spotkamy obdarzoną tajemnymi mocami kelnerkę Suki? Różnica zdań! Oj, porażka do kwadratu. Wielka szkoda. A niech mnie to początek XXI wieku. Wybierzcie kategorię. A tej dwójce naprawdę gładko poszło. To wasze przedostatnie zagrywki. Nie krępujcie się! Oto wasze pytanie. Dokończ słowa piosenki. Kiedy patrzę tak na ciebie, jesteś fajna, aj, dla mnie. Dwie indywidualności. Czy któraś zgarnie punkty? Ona trochę namiesza. Gratulacje! Czworo pięknych drzwi. Które chcecie wy? No, to ułatwia sprawę. A może przeciwnie? Dajcie z siebie wszystko. Czas wybrać ostatnie zagrywki. No dobrze, na jakie zagrywki padło w tej rundzie? Ciapa. Na wszystkie. Disco premia. Robi się gorąco. Mamy tu disco premię, więc postarajcie się skupić za wszelką cenę. Siostry Przybysz, stanowiące trzon zespołu Sisters, noszą imiona. Czy aby na pewno? Udało ci się! No i mamy disco premię. Tak więc podwajamy punkty.
To dopiero stylowe drzwi, a w dodatku prowadzą do korony i chwały! Najpierw musimy zamienić wasze punkty na stopnie za pomocą słynnego konwertera. Czy gitarzystka będzie pierwsza na szczycie piramidy? Ta przewaga dobrze wróży. W finale zagrywki działają trochę inaczej. Na każdym stopniu dostępna jest inna zagrywka. Sprawdźcie, co macie do dyspozycji. Nie spać! Przed wami pierwsze pytanie. Utwór Urszuli Dudziak z 1976 roku, który w 2007 roku stał się fenomenem między innymi na Filipinach, to... Pamiętajcie, że odległość skoku zależy od szybkości udzielania odpowiedzi. Następne pytanie, proszę. Jaki tytuł nosi debiutancki album zespołu Coldplay? Zaczynamy. Im szybsza odpowiedź, tym większy skok. Pora na odrobinę zagrywek. Następne pytanie. Którego z tych filmów z lat 90. nie wyreżyserował Jan Jakub Kolski? Najdalej skacze się po najszybszych odpowiedziach. Zagrywki! Uwaga, nadchodzi pytanie. Gdzie rozgrywają się akcje komedii Zdrówko i U nas w Filadelfii? Atmosfera zagęszcza się jak dobry gulasz. Burgerofil zaraz wygra. Wdech i wydech. Decydujące pytanie. W 2017 roku That's What I Like okazał się największym przebojem którego wykonawcy? Patrzcie i podziwiajcie! Zwycięzca! Oto wasz czempion! Burgerofilu, odkryłeś przepis na sukces i udało ci się dotrzeć na sam szczyt! Gratulacje! Otrzymujesz tajemny zwój wiedzy zawierający jedną z naszych najlepszych ciekawostek. Możesz zachować ją dla siebie, albo się nią podzielić. Wybór należy do ciebie. Miłego! I to by było na tyle. Dziękuję wam za zabawę i wielki entuzjazm. Niech wasze źródełka wiedzy nigdy nie wysychają. Do zobaczenia!